Witam Państwa serdecznie. Dziś jesteśmy na Ślęży. Także SO Positive dziś transmituje ze Ślęży. Tutaj mamy rzeźbę. Niektórzy to nazywają misiem, niektórzy lwem. Już teraz nie wygląda tak, jak powinna. Jest to jedna z wielu rzeźb kultowych. Jeżeli popatrzycie tutaj, zobaczycie Państwo kościół, który stoi w kolejnym miejscu mocy. Ślisko jest podeszu. W każdym bądź razie też mamy tutaj mnóstwo niesamowitych kamieni. Znajdzie się między innymi duży serpentynitów, ale to już jest osobny temat. Jeżeli będziecie kiedyś tutaj na Ślęży, stańcie sobie z tyłu za tym kościołem i poczujcie tą energię. Stańcie też przy każdej z tych rzeźb, tutaj jeszcze podejdę do jednej z nich i też spróbujcie intuicyjnie poczuć jej historię. Myśmy tutaj byli 2 lata temu jeszcze na superwizji i sprawdzaliśmy energetykę tych wszystkich miejsc. Było wyjątkowo i wspaniale. Niestety nagranie stamtąd nie poszło. Oprowadzę Was jeszcze. Poczujcie sobie tą niesamowitą energię miejsca, ale oczywiście z intencją, że bierzecie tylko i wyłącznie tą pozytywną energię, ponieważ tutaj na Ślęży wiadomo, że te energie się przenikają. Było tutaj wykonanych dużo różnych rytuałów, różne osoby z różnymi intencjami tutaj przychodziły. Może pogoda na nas aż tak nie sprzyja, ale muszę powiedzieć, że w związku z tym, że lało całą noc, to i tak jest całkiem nieźle. Co się wydarzyło tutaj na Ślęży kiedyś? Legendy mówią, że była tutaj bitwa między aniołami a demonami. Czyli, tak jak nawiązując do starych legend, przesłań, po prostu pewnie jakieś istoty znowu toczyły tutaj bitwy. Anioły i demony, jakie to popularne, prawda? Prawdopodobnie był tutaj portal. Prawdopodobnie jeszcze jakiś portal jest. Także moi drodzy, już niedługo odbędzie się tutaj specjalna medytacja dla naszej wolności. Dlatego, żebyśmy w końcu mogli robić, co chcemy. Powiem Wam, droga pod górę nie była łatwa, ale zawsze to tak jest. Jeżeli chcecie osiągnąć cel, musi się troszkę postarać. Już nie da się tak do końca iść na łatwiznę. Wspaniale, bo teraz widzę chociaż część osób, która mnie ogląda. Pozdrawiam serdecznie Georga, pozdrawiam Izabelę. Także pozdrawiam Niemcy, pozdrawiam Azory. Cudownie, że z nami jesteście. Wysyłam Wam troszeczkę tego wszystkiego, co najlepsze. Domyślam się, że u Was troszeczkę cieplej. Niektórzy z naszych pojechali do Berlina na demonstrację. Też działają. Błądźcie jeszcze. No wyjść tutaj nie było łatwo. Bom dia, Izabel. Dokładnie, Izabel. Także, moi drodzy, też przypominam, jak będziecie kiedyś na Ślęży, nie bierzcie pod uwagę, że wszędzie jest. Po prostu zwracajcie uwagę, która energia Was tutaj przyciąga, ponieważ są takie miejsca, możecie zwrócić uwagę, tam gdzie jest ta gorsza energia, ciemna, będziecie mieć mnóstwo robactwa, owadów, os, much. Natomiast tam, gdzie jest pozytywna, tego wszystkiego nie będzie. Tu Wam pokażę jeszcze piękne widoki na dół. No i za niedługo zabieram się za mały koncert kamertonowy. Zobaczymy, co się jeszcze uda transmitować, co się uda nagrać. Będzie na pewno wspaniała transmisja od pani Krysi Maciąg z tego festiwalu, także no dobra, już więcej nie gadam. Pozdrawiam Wam serdecznie. Myślę, że co miała pójść energia, to poszła. Też niezależnie fajnie, że akurat były tutaj te osoby, które widzę, widziałam. No teraz niestety widzę tutaj 6, ale nie widzę dokładnie. Także słuchajcie, pozdrawiam Was jeszcze raz najserdeczniej ze i słowiańskiego miejsca kultu,
No i katolickiego. Bo to tak zawsze, że jakoś tak to się dziwnie przeplata. Także wiecie jak jest. Pozdrawiam was serdecznie, hej.